Moje uszanowanie, z tej strony Krzysiek, kanał Pyk Puff. Właśnie znajduję się w pracowni firmy, której fajki albo macie, albo rozważaliście, żeby mieć. Także zapraszam Was na rozmowę z Mateuszem Worobcem. No to przed Wami Mateusz Worobiec. Cześć wszystkim, pozdrawiam serdecznie, miło mi gościć Krzysia u mnie. A mi miło być Twoim gościem, no ale oczywiście lecimy od razu z tematem. Mianowicie tak, jakie w ogóle były początki Waszej pracowni Worobiec? Jak to się zaczęło? Zaczęło się od dziadka mojego. W 1954 roku dziadek Paweł, którego notabene nie poznałem, bo umarł zanim ja się urodziłem. W każdym razie zaczął robić fajki w 1954 roku. Były to oczywiście fajki z gruszy, tylko i wyłącznie. Takie były czasy. Robił ich bardzo duże ilości. Miał swoich pracowników. Później przed śmiercią zaczął, mój tato swoją pracę rzucił i zaczął kontynuować jakby, prawda, uczyć się od dziadka, tylko dziadek już mu tak za wiele nie mógł pomóc, ponieważ już nie był w stanie. I w 1979 po śmierci dziadka przejął całą naszą tutaj manufakturę i zaczął kontynuować tradycję. Twój ojciec, czyli pan Henryk. Tak jest, mój tato, czyli pan Henryk. Zaczął pobierać nauki u pana, u mistrza Rysia Filera, nie Filera, przepraszam, Kulpińskiego. Tak, świętej pamięci. Jeszcze, tak, tak, dokładnie. Więc pobierał tam nauki i zaczął później swoje już modele wprowadzać do twórczości i robić naprawdę fajne rzeczy. Wiadomo, były to czasy, gdzie tylko grusza dominowała nasza Polska. Więc robił to z gruszy. Dopiero wrzosiec wszedł w 1992-1993 roku. Był to wrzosiec sprowadzany głównie z Albanii. No tak. Tak, bardzo dziurawy, doskonałej bardzo taka sieczka, doskonałej jakości. Polecam fajki albanki, poklejone, fest, ale no, trzeba było przerobić wszystko, co przyszło. Czyli tam, jak przysyłali partię, było 1000 sztuk, trzeba było zrobić 1100 fajek. Śmialiśmy się oczywiście z tego. Wszystko trzeba było oddać jakby, była tylko ta marża niewielka narzucona przez rząd. I tak trzeba było to po prostu sprzedawać. Nie było takiej jak dzisiaj możliwości 300% dajesz za fajkę i ten. Dobrze, kontynuując, zaczął robić te fajki z wrzosca naprawdę coraz piękniejsze, swoje modele wprowadzać, inne materiały zaczęły być dostępne, bejce inne, w ogóle usniki zupełnie, no coś pięknego zaczęło się tworzyć i w latach 90. zaczął sobie tak kontynuować, wiadomo, robił, później ja się gdzieś napataczałem zawsze tutaj jako no właśnie, jak za młodego. To się u Ciebie zaczęło, nie? No bo wiadomo, byłeś w rodzinie jakby wielopokoleniowo-fajkowej, nie? Tak. Czy już jak byłeś dzieckiem, to już myślałem, no to kurczę, chyba czeka mnie robienie tych fajek, albo ojciec ci nie mówił, patrz synu, jak się fajki toczy, bo ja wiecznie żyć nie będę, albo tego typu? Właśnie to u nas tak nie było, zupełnie nie, wręcz przeciwnie, tato do niczego nie zmuszał, ja tutaj sam przychodziłem do niego, spędzałem tam wolne chwile, po godzinę, dwie dziennie, coś tam sobie dłubałem jako mały bajtel. Ale nie ciągnęło mnie zupełnie do tego. Wiadomo, z czasem jak zacząłem dorastać, jak naście lat miałem, no to już tam przechodziłem, żeby sobie coś tam dorobić na wakacje głównie. I jakieś tam pierwsze fajki zacząłem robić, nawet taką 72 tutaj pokazano mi więcej. No teraz to wygląda po mistrzowsku ta fajka, jest usnikiem akrylowym jest, ale w tak standardzie, kiedyś jeszcze nie było takich usników, no to w takim naszym usniku robiliśmy te fajki, no i pierwsza moja fajka to była jakaś tragedia, bo ona nie przypominała 72, tutaj w ogóle nie okrągła, ale powstała była moją pierwszą, prawda? I później zupełnie zapomniałem o tym, wyjechałem na studia, skończyłem rehabilitację, wróciłem jakby do Przemyśla, zacząłem mieć swój gabinet, kontynuować jakby, znaczy no rozwijać się jako rehabilitant, prawda? Ale gdzieś 2010 rok zmusił mnie do tego, znaczy zmusił, no powiedziałem, że nie, jednak to nie jest to, kontynuuję rodzinnie jako trzecie pokolenie, bo to jest taki trochę fenomen na skalę na pewno Polski, a i światową też, żeby trzecie pokolenie z nazwiska było, więc zająłem się zupełnie fajkami, no i zaczęły się jakby no, era tych akryli wszystkich, prawda? Ebonitów kolorowych, akryli, coś pięknego. Teraz jest w ogóle taka możliwość i zacząłem wprowadzać w ogóle no te wszystkie kolory do tych fajek. I początkowo może tata trochę był przeciwny, bo on klasyka głównie, jeśli kształty, dlatego kontynuuję klasykę. Staram się trzymać klasykę, te modele, takie nasze linie klasyczne, charakterystyczne, no ale kolory wprowadziłem, żeby było coś ciekawego. No właśnie, no bo wy robicie też, robicie fajki klasyczne, macie swoje serie fajek, prawda, które robicie, ile ich robicie miesięcznie? No tak 100-120 miesięcznie. No to sporo, nie? No to naprawdę jest bardzo dużo. Ale czy jest w takim razie w tym natłoku pracy czas, żeby faktycznie zrobić jakieś takie indywidualne modele, bądź żeby po prostu zaprojektować taką fajkę od początku, przyłożyć się do tego i wprowadzić coś takiego nowego, bardzo zindywidualizowanego? Jest. Staram się tak ograniczać, robić to po 6 na przykład godzin, czy tam 7 dziennie na standardy przeznaczam, a później tam 2-3 godzinki wymyślam sobie jakieś tam modele, fajki, lub na przykład nawet w domu, jak jestem tam wieczorami siedzę i w głowie mam na przykład, to sobie coś tam przełożę na kartkę, tak, taki szkic odręczny i później przychodzę na drugi dzień, już tak naprawdę mam, są takie dni, że jestem taki podekscytowany, że wstaję i od razu muszę lecieć, bo już mam coś, wybieram klocek fajny i przekładam to od razu na klocek, ale większość później powstaje tak naprawdę w trakcie pracy. Takich freehandów jakichś, to już w głowie, nie? Tu podetnę, tam podetnę, tutaj zrobię i coś fajnego powstaje, nie? Takie... No właśnie, a z czego to konkretnie powstaje? Wiadomo, że wrzosiec albański na szczęście po prostu odszedł w zapomnienie, przynajmniej w Polsce, bo tak. W Albanii dalej są fajki real breed wykonywane, taka ciekawostka. Tak. Sam spotkałem kiedyś, jak będąc w Albanii, i to było naprawdę bardzo przykre doświadczenie, jak zobaczyłem te fajki. Są gorsze niż były w latach 90. Tak? Ale... materiały. Z jakich materiałów korzystacie? Robicie z wrzośca, prawda? Głównie i na tym się skupmy. Skąd macie ten wrzosiec? Od kogo on jest? W jakich gradacjach? Znaczy tak, ogólnie no braliśmy dużo od Mima. Teraz troszkę mniej od Mima bierzemy. Czasem jeszcze tam coś weźmiemy. Wejdę w słowo. Ale które gradacje? Bo on ma przecież różne gradacje. Przemysłowe. Tak, nie. Myśmy zawsze brali te... Tu są akurat od Mima klocki. To są platoklocki. Pierwszy, drugi stopień, tak? A i B chyba ma, tak? Już nawet nie pomyślmy, tu B brali. To plato, czyli po prostu z korą na topie, bardzo ładne usłojenie od dołu do góry. No i z tych fajek powstają, znaczy z tych klocków powstają takie fajki już fest mega, freehandy jakieś. Ogólnie nawet w standardowych naszych fajkach używamy, bo to są ogólnie ekstra plateau, prawda? Czyli ten taki top stopów, ekstra plateau, później jest ekstra niższa gradacja i my poniżej nie schodzimy. Zawsze mamy tą ekstra. Do standardów nawet mamy ekstra. W naszych fajkach zawsze jakieś usłojenie jest. Standardowych jest z reguły jakiś tam cross na przykład. Zdarzają się od dołu do góry też te straight grainy. Takie jak tutaj w tych ładnych klockach, takie równomierne. Zdarzają się rozlane trochę, ale są fajne. No wiesz, tylko że co powoduje, że jest taka stratyfikacja też waszych cen, prawda? Bo z jednej strony macie fajki, które są... No niedrogie, umówmy się szczerze, nie? Tam 200 parę złotych czy coś, to jest bardzo mało jak za fajkę. Ale macie też fajki wrzoścowe, które kosztują no, znacznie więcej, 600-700 złotych, nie? Na przykład. Czy to jest z tego samego w ogóle materiału? No to jest ten właściwie lepszy wrzosiec. Ten lepszy klocek plus jest... na przykład ring, w zależności co tam chcesz dołożyć, czy ustnik akrylowy, czy ring na przykład srebrny, złoty. Czyli macie też, czyli stosujecie różne też drewna do różnych przedziałów, tak? Fajnie. Tak. Okay. Różne. No praktycznie mamy takie trzy stopnie, te trzy gradacje. Są z tych standardów wybieram jakieś tam lepsze jeszcze klocki, które odkładam sobie na te droższe fajki z akrylowymi ustnikami. Tak naprawdę na chwilę obecną to mam trzy takie jakby stopnie, nie? Do tych standardowych fajek, tu używam tych klocków ekstra są standardowe, czyli tam usłojenie jest troszkę gorsze, mają więcej sandpitów, bo nie oszukujmy się, każda fajka... Wytłumaczysz widzą, co to jest sandpit? Tak, sandpit to jest ubytek po prostu w drewnie, prawda, który się tam klei, tak, kituje potocznie. Więc jak macie takie fajki z kropkami, no to jest no to jest sandpit. On zupełnie w niczym nie przeszkadza. Wiadomo, nie może być w środku żadnego, bo taka fajka albo idzie na prezent dla kogoś niepalącego na przykład, albo na półkę do postawienia. Z adnotacją nie pal nigdy. Z adnotacją, chociaż zdarzają się, można palić i duże jest prawdopodobieństwo, że się nie przepali, jak ktoś ładnie to opali, ale się z reguły oczywiście tego nie sprzedaje, broń Boże, nie? Czyli na zewnątrz jak mamy na przykład sandpit na fajce, taki ubytek, to się zupełnie nic nie dzieje, można to zakleić i pobejcować i praktycznie nieraz pod jakąś ciemniejszą bejcą to się schowa, ale ja staram się nie chować, więc także nic się z tym ogólnie nie dzieje. Jasne. Skoro zostajemy tutaj cały czas przy temacie waszych fajek, jak je wykraczacie i tak dalej, w ogóle czy istnieje jakiś kształt fajki, sposób wykończenia, który jest taki, nie wiem, dla was charakterystycznej. Czy jest to taka charakterystyczna fajka? Ktoś widzi waszą fajkę, pomijam McDonalda na ustniku, tak zwanego, i już wie, że to jest fajka Worobiec. Ja mam pewną hipotezę, ale chciałem usłyszeć, czy ty uważasz, że macie jakiś taki charakterystyczny styl, łatwy do rozpoznania? Znaczy styl to zawsze klasyczne. To, co mnie tato uczył, to w fajkach, żeby podcinać dużo. O, może to wezmę, to jest 126 nasza, czyli podcięta dupka dużo i podcięte tutaj tak zwane policzki zrobione i to jest nasz taki charakterystyczny styl. My bardzo mocno to podcinamy i w każdej fajce praktycznie naszej jest to zauważalne. A natomiast jeśli chodzi o wykończenie charakterystyczne, co z daleka widać, no to te ryflowane fajki orange z czarnym, charakterystyczne ryflowanie, które notabene kiedyś mój tato nauczył moją mamę i moja mama dużo przychodzi jeszcze nieraz i ryfluje te fajki. Tak, tak, także mama też bierze udział. Mamcie Elę pozdrawiamy, więc bierze udział w wykończaniu fajek naszych. Też dużo ja teraz ryfluję również tą naszą metodą. Wiem, że na przykład niektóre firmy zagraniczne podobne mają wykończenia teraz, aczkolwiek myśmy akurat to ryflowanie takie charakterystyczne orange z czarnym zaczęli już na początku lat 90. i tak kontynuujemy, że fajki nieparzyste u nas to są ryflowane, a fajki parzyste są gładkie i stąd też można zawsze porównać i wybrać sobie, czy jest to na przykład gładka, czy ryflowana. Powiem ci, że teraz wjeżdża moja hipoteza. Dawaj, strzelaj. Że wasze fajki zawsze są strasznie duże. Są masywne wasze fajki. Są masywne fajki. Nie wiem, nie zauważyłem w waszych seryjnych produkcjach i tak dalej takich fajek filigranowych, delikatnych, jakichś, nie wiem, takich Liverpooli na przykład, takich, wiesz, które byłyby faktycznie takie z wąskim kominem, głębokie, ale nie takie po prostu masywne, nie? Że tak mi się wydaje. Co o tym sądzisz? Nie, że to fajny temat i to poruszaliśmy z tatem ten temat, bo faktycznie kiedyś mój tato robił mniejsze, no bo inne były w ogóle możliwości tych klocków i były mniejsze te klocki przychodziły i robił faktycznie te mniejsze fajki, nie? Teraz te modele są niby, no u nas każdy model jest jakby indywidualnie, każdy model może się różnić inaczej. Każda fajka z danego modelu może się różnić gabarytami. To w trakcie toczenia może się różni nawet do kilku milimetrów, więc ktoś jak dostaje na przykład dwie 126, na przykład te fajki mogą się różnić długością, minimalnie wysokością. No to naturalnie. W zależności też od klocka tak naprawdę. Staramy się trzymać bardziej te kształty. Faktycznie zaczęły się teraz duże te fajki i dążymy do tego z tatem teraz, żeby z powrotem pomniejszyć je, bo... To jest fajka mała, bo krótka, prawda? Krótka, ale masywna. Ale wiesz, jak ziemniak. No, wiem o co chodzi. To nie jest zarzut, to jest pewnego rodzaju estetyka, którą zauważyłem, że preferujecie. Ale porozmawiajmy teraz o czymś innym, bo muszę cię wziąć pod włos, nie? Wiesz, o co chodzi. Mianowicie mówiłeś, że tutaj wchodzą nowe ustniki różne i tak dalej, nowe materiały. Ale jeżeli chodzi o ustniki, to stosujecie materiał często, który jest znienawidzony przez osoby, które odnawiają fajki. Mianowicie stylamid, tak? Tak jest. Czyli materiał, który jest co prawda miękki, nie? Ale jeżeli już się utleni, to po prostu samodzielnie go w domu przy herbacie wyszlifować bez sprzętu. To jest krew, pot i łzy. No niestety Jak się odniesiecie do tych zarzutów, tak? I narzekania tego powszechnego dość na usługi stylamidowe. Ja będę zawsze bronił tego materiału. Czekamy, zawsze go będę bronił i to robimy teraz tylko my i w sumie pan Rysiu Filar jeszcze. Kiedyś Walaci, Kulpiński robił. Materiał jest bardzo elastyczny i bardzo fajny, taki trwały. Dlatego go nadal używamy w naszych fajkach standardowych. Tu pokazuję chopa na przykład, który jest odlany, nie wstawiany w ogóle, ale taki chop jest, bardzo miękki. Praktycznie niezniszczalny. Zdarzają się przypadki, że gdzieś pęknie. Zaraz spróbuję, żebyś pękło. Próbuj, zgniataj. Nie ma problemu. Wymienimy na nowo. Oczywiście jakby coś komuś kiedyś pękło, to wymieniam to gratisowo, ale rzadko się zdarza, żeby komuś coś pękło. Musi naprawdę jakąś siłę przyłożyć dużą. Tak. Ogólnie jest bardzo trwały i bardzo elastyczny. Do polerowania strasznie upierdliwy i ciężki. Przepraszam za słowa. Wybaczone. Ale da się go w miarę wypolerować, żeby się dosyć ładnie świecił. Oczywiście nie tak jak akryl czy ebonit, bo tak się go nie da, ale ja dzięki temu, że używamy tutaj sobie polerki czy tam pumeksu, jesteśmy w stanie to bardzo szybko ogarnąć, ale faktycznie dla takich gości do renowacji czy naszych koneserów fajkowych, no ciężki materiał, bardzo ciężki, aczkolwiek Ja zawsze go będę bronił, jeśli chodzi o standardowe fajki. Nie jest kruchy, akurat ten materiał nie jest kruchy, jest elastyczny. I co jeszcze mogę powiedzieć? I przede wszystkim się nie zielenieje, on się nie utlenia. Jak ebonit. Ebonit czy parakauczuk, on się utleni, na zielono się zrobi. Chwila. Ja przecież miałem fajki, które były... No, z nie tego takie, materiału? Nie co prawda zielone, ale to były przemieskie fajki, które po prostu były już zmatowione dość mocno. No to zmatowione tak, ale nie były zielone. No zielone całkiem nie były, to fakt. No ten materiał się nie zielenieje, ale ciężko jest go ogólnie obrobić. Dlatego ogólnie też nie polecam do renowacji takiej samej domowej, nie polecam zabierania się za ten ustnik. Lepiej do mnie wysłać, ja to zrobię chwila, moment i naprawdę będzie to miało ręce i nogi. Pamiętajcie. No, dokładnie. Słuchajcie, teraz przejdziemy do rzeczy, w sensie będziemy kontynuować konfrontację. Okej, bo dawaj. Pytania muszą być też trudne, nie może być głaskania się po plecach. Już mi poty oblewają siódme. Słusznie, bo powinny. Chodzi tutaj o nawierty. O wasze nawierty. Ponieważ słyszałem głosy, sam też zresztą zauważyłem, że jak nawiercacie fajki, które są bentami, czy nawet half bentami, pół bentami, nie? No to jest proste akurat. Tutaj masz typowy bęcik. To po prostu... Tak jest to nawiercone, że nie można wykonać tak zwanego amerykańskiego palenia. Na czym polega amerykańskie palenie? Bierzemy wycior, jak się zbiera wilgoć w trakcie palenia, o ile to jest oczywiście fajka bezfiltrowa, nie? Bo z filtrem to od razu do niczego. Wyciorujemy, zbieramy wilgoć bez rozkręcania i wyciągamy. U was to tak nawiercone, że nie da rady tego po prostu włożyć, nie? No niestety jest... Dlaczego? Jest pewna grupa palaczy, może tam z 5 czy 10%, którzy właśnie tak palą, no i faktycznie będą tutaj trudności z tym. Powiem szczerze, że kilka lat temu dopiero się o tym dowiedziałem i faktycznie może być to upierdliwe, no to niestety takim palaczom niestety nie polecam naszych bentów, bo mamy faktycznie nawiercone, wiercimy, może... Nie wiem, że inną metodą, ale tak mnie uczył tato i tak zawsze robiliśmy. Wiercimy bardzo wysoko w tym momencie, przy ściance tutaj, przy sztylku, przy górze, ale robimy to dlatego, żeby dno było bardzo grube. Wtedy dzięki temu dno ma centymetr grubości i ta fajka się praktycznie nie przypali, prawda? A jak ja bym zrobił nawiet, bo mógłbym zrobić taki nawiet prosty, że tutaj wchodzi, że ty celujesz sobie wyciorem, w trakcie palenia nie ma problemu, ale wtedy... Oś tego nawiertu jest bardzo nisko przy dnie. Wiadomo, ja sobie mogę pogłębić go z góry i nawiercić, żeby to miało ręce i nogi, żeby można było wyfiltrować, ale dno jest masakra. Przy naszym kształcie fajek, który używamy, czyli my mamy dużo mocno podcięte te dupki, że tak powiem. Jasne, więc nie wchodzi to w grę, dlatego tak robimy. I tak też mój tato zaczął, ja też tak kontynuuję. Jest to do zrobienia, oczywiście jakby ktoś chciał indywidualną fajkę, ja mogę zrobić wszystko i mogę nawiercić bardzo benta też prosto, tylko wiąże się z tym, że będzie to dno bardzo takie papierowate, prawda? Jest duża szansa, że się bardzo szybko przypali, dlatego to jest jedyne. W ogóle w zupełności, jak jest nawier zrobiony bardzo tutaj wysoko, wkładając filtr, w zupełności przy paleniu to nie przeszkadza, prawda? Tak, bo dym sobie przelatuje, dym sobie przelatuje, filtruje się, nie ma problemu, nie? W zupełności jeśli chodzi o techniczne aspekty. Jeśli chodzi o nawier wizualny, że to, no to jest tak i z wyciorowaniem jest problem faktycznie, nie? Za co tutaj przepraszam, ale niestety tak u nas jest. Według was, według ciebie, tak, od początku jakby istnienia pracowni Worobiec, czy twojego doświadczenia w tej pracowni w ogóle zmienił się profil klienta? Czego teraz oczekuje? Jakich fajek szuka? To jest takie ciężkie pytanie, powiem szczerze, bo jeśli chodzi o wstecz dużo, to tak zbytnio nie mam aż takiej wiedzy, jak kiedyś tato sprzedawał i co klient oczekiwał. W sensie podejrzewam, że była taka klientela, że co było wyprodukowane? dobrali, prawda? Czyli tam standard brązowe fajeczki, ładnie szły, podobał się kształt do palenia ogólnie. A teraz klient jest nowoczesny, tak mi się wydaje, i przynajmniej po sobie tak patrząc, no to od tych kilku lat, przez to, że te kolory takie wprowadziliśmy, różne te ustniki, dużo mam takich klientów, którzy zaczęli dopiero zwracać uwagę, nie? I nawet mi piszą, a wcześniej nie zwracaliśmy uwagi, bo te fajki były piękne, ale klasyczne, a teraz jest taka indywidualność, czyli możliwość wykonania właśnie różnego koloru. Ktoś lubi jakiś zielony, niebieski, są różne kolory, robimy. No i te fajki faktycznie są przez to jakieś indywidualne i oryginalne. Czyli przez to, że po prostu są jakby takie bardziej kolorowe, tak? Tak, tak mi się wydaje. Nie? Jest tak gro ludzi, którzy teraz tak do tego dążą, żeby mieć te właśnie fajki i spersonalizowane. Jasne. Czyli indywidualnie właśnie wykończone, z jakimś, nie wiem, tutaj odcięciem, tutaj jakimś innym kolorem, ustnikiem, jakiś ring wstawiony. Jest wiele fajek, które robię, które osobiście na przykład mi się nie może podobają, ale klientowi się podobają, bierze. Są fajki, które na przykład ja uwielbiam, a klient ich nie lubi, także to jest już kwestia gustu. Okej, ale powiedz mi tak, bo z tego co zauważyłem, bardzo lubisz kontrastowo wykańczać fajki, prawda? No i właśnie chciałem się Ciebie o to zapytać, na czym polega takie w ogóle kontrastowe wykończenie wrzośca? No i czy można na przykład, mając jakąś fajkę kupioną, nową powiedzmy, nie, ale na przykład brzydko pomalowaną, czy można samemu po prostu jeszcze wykontrastować samodzielnie taką fajkę, żeby słoje, które są, tak, prawda, na fajce wyszły na wierzch, bo na tym polega to kontrastowe. Tak, dokładnie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, najprościej mówiąc, trzeba położyć ciemniejszy kolor pod spód, później go przetrzeć papierem lub jak ja tu używam... Czyli bejce spirytusową, tak? Tak, dokładnie, do drewna i żeby... No, żeby te słoje wyciągnąć, prawda? Po przetarciu tam papierem 320 czy tam 400. Czyli niskiej gradacji. Niskiej gradacji przecieramy i później dajemy na to jaśniejszy kolor, czyli typu orange, yellow. Ale czekamy, żeby to wyschło najpierw, czy jak to? Te bejce spirytusowe są takie, że one bardzo szybko wysychają. Ogólnie po tam 5 minutach można już śmiało je obrabiać. Przecierać, robić cuda tak naprawdę, no i tam gdzieś słój, no to bardziej wpije bejca, zostanie ciemniejsza, później gdzieś tam pomiędzy natural, no i na to dajemy jakiś jaśniejszy kolor, to wtedy właśnie nam ładnie kontrastuje. Ale jaśniejszy kolor w sensie już na te wcześniej wypite słoje. Tak, 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 dokładnie. No, czyli tak, jeszcze raz wracając, maluję sobie na ciemno tą fajkę, ciemną bejcą, czyli tam czekoladą albo brązem ciemnym, maluję ją, wysycha, przecieram papierem, ściągam właśnie tą warstwę jakby powierzchniową, że tak powiem. Zostają te, tam gdzie słoje są, no to bardziej ta bejca wpije. No i na to później kładę jaśniejszy kolor, czyli tam ten żółty, pomarańczowy, czy tam jakiś British Tan mam też, taki coś pomiędzy. No i to wtedy po wypolerowaniu ładnie właśnie ten kontrastuje od spodu, widać te usłojenie, prawda? Jest to domowym sposobem jak najbardziej do zrobienia. Nie ma to jakiejś trudności w tym. Można nową fajkę zrobić, aczkolwiek taką ciemniejszą fajkę, mocno brązową nie polecam, ponieważ ona już jest tak przepita, że może to się nie udać. A jeżeli będziemy mieli fajkę jasną, to możesz zdradzić na przykład, jakie kolory można ze sobą łączyć, czyli jaki kolor dać na początek, a potem jaki na końcu dać po przejściu od papieru niskiej gradacji do coraz po prostu wyższej gradacji, żeby to się nie pogryzło jakoś bardzo brzydko. No tutaj to już jest kwestia tak naprawdę prób i błędów. Mogę tylko tak powiedzieć wstępnie, że na przykład na tam jakaś brązowa fajka jest jak przycierka, no to pomarańcz czy ten oranż najlepiej wygląda, bo jest bardzo ładny wtedy usłojenie. Przycierka, czyli? Czyli przetarcie, sorry, papierami przetarcie. Wtedy to tak fajnie wygląda. Jest też możliwość porobienia, to już tutaj mieszaliśmy różne, na przykład dania 3 bejc różnych, prawda? Czyli na przykład niebieski, przecieramy niebieski, dajemy na to taki kolor rot extra, czyli taki różowawy, nie? Wtedy wychodzi taka, ja to nazwałem kolor bubblegum, nie? Jak guma do rzucia. Bardzo fajne są połączenia różne, no przeróżne można cuda robić, tylko trzeba tą paletę tak trochę poznać, ale najlepiej tak naprawdę każdy klocek inaczej wpija, więc trzeba to popróbować sobie samemu. Nie ma takiego standardowego jakby kierunku, że ty zrobisz to, przetrzesz taką bejcę, nałożysz taką i to wyjdzie. Tak nie ma. Nigdy tak nie udało mi się, żeby na przykład dwie takie same fajki, mimo że są identycznie zrobione bejcami, czyli na przykład brąz przetarty na górę oranż, żeby wyszły dwie jednakowe. Zawsze odcieniami się będą różnić, także tutaj na to nie ma sposobu. No właśnie, no bo oprócz robienia fajek, prawda, jeszcze masz oczywiście inne zainteresowania i z tego co wiem z ojcem dość sporo Sporo, nie sporo, to ty mi już powiesz. Muzykujecie, możesz o tym powiedzieć więcej? No mogę. Proszę. Nie ma problemu. No ogólnie tak jest, że tato, już nie pamiętam ile lat temu, ale chyba z 15 będzie, no już blisko 15, założył sobie zespół szantowy Port Przemyśl, bo kiedyś wcześniej, jeszcze za czasu młodego, grał w Przemyślu w zespole 5 Gwiazd, tam koncertowali, codziennie grali, tu po knajpie takiej lokalnej i naprawdę ludzie się bawili, balowali, super czasy. Później była taka przerwa w muzykowaniu, no i tak jak powiedziałem, 15 lat temu zespół Port Przemyśl stworzył, w 5 grali i naprawdę szanty cały czas jeździli po różnych koncertach szantowych, wiadomo, regatach różnych żeglarskich. Nagrali jakąś płytę? Tak, mają nagrane nawet 2 płyty, i jedna covery pierwsza, a druga płyta już z własnej twórczości, więc naprawdę fajnie to się słucha, bo ja ogólnie jestem głównie rockowo-szantowy. Dużo rocka słucham i szant. Sam gram szanty dużo, wiadomo, coś tam jeszcze innego, ale głównie szanty gdzieś tam ogniskowo właśnie przy regatach, bo dużo pływam. Ale tworzysz też jakąś swoją muzykę, czy covery? Nie, ja nie tworzę, nie mam takiej weny tak naprawdę do tworzenia, nigdy nic nie napisałem, aczkolwiek chciałbym coś napisać, jak robicie 100 fajek miesięcznie, no to już nie ma czasu. No nie ma, możliwe, że czasu, ale powiem, głównie to covery takie bardziej. Ja bardziej ogniskowo, tak sam dla siebie. No tato tam grał, wiadomo, bardziej tam. Ale to gitara ludzi. Czy jeszcze gitara. Ja gitarka i klasyczna, elektryczna. Tato też gitara, głównie basowa. On głównie tam w zespole na basie grał. Rozumiem. Także tam. Dobra, to gratuluję talentu. Dzięki. Natomiast wracając do tematów, które są związane z tym, co mamy na stole, tak? Tak. Czyli jest. Z fajkami, do których nabija się tytonie. Jakie są twoje ulubione tytonie? Moje ulubione tytonie? Powiem szczerze, że od kiedy należę do grupy Pipe Smokers of Poland, serdecznie pozdrawiam grupę, to dowiedziałem się dużo właśnie o tytonie od was, bo szczerze wcześniej jak zaczynałem robić fajki, to mało paliłem. Teraz od kilku lat dużo palę fajki i zacząłem tak się wdrażać w te tytonie i moim takim... Bo być może z tego, że dużo palę podczas pracy, więc potrzebuję taki tytoń bezobsługowy i lubię, naprawdę smakuje mi Captain Black Regular. Niektórzy będą się śmiali, ale tak jest. Nie mam jakiejś kolekcji tytoni. Z reguły jak kupuję na przykład jeden worek tam, no to spalam go do końca i idę po następny. Więc czasem, tak jak teraz, ten Wild Atlantic mi podszedł, więc takie fajna jest, palę sobie, więc głównie te tytonie. Czasem jeszcze Magdalena, zapalę mikszczera, też mi podchodzi i głównie te tytonie, ale nie mam jakichś tam z górnych półek, czy tam tytoni jakichś takich felfest ekskluzywnych dla mnie, bardziej to. Rozumiem. Słuchaj, wiesz co, no to w zasadzie to ja bym... To już wszystko, o co chciałem się ciebie zapytać. Także zmierza się ku końcowi. Także ja ci pięknie dziękuję tutaj za możliwość udzielenia wywiadu. Wam jeszcze powiem, że ci, co dotrwali do końca, będą wynagrodzeni. No przynajmniej jedna z tych osób, ponieważ jest tutaj fajka zrobiona przez Mateusza. Jest to fajka oczywiście wrzoścowa. I fajkę to można otrzymać całkowicie za darmo. Wystarczy po prostu napisać komentarz na YouTubie pod tym filmem. Jakiś fajny. Tak, koniecznie fajny, ponieważ ten komentarz musi zebrać największą ilość polubień na YouTubie. Tak postanowiliśmy i nie ma z tym dyskusji. A to tak chyba do jakiegoś dnia, nie? Czy nie? Oczywiście, że do dnia. Oczywiście, że do dnia, czyli po prostu do końca tygodnia, tego, który się teraz kończy, z weekendem włącznie. Do tego czasu ten komentarz, co ma najwięcej polubień, otrzymuje tą fajkę. Koszt wysyłki na terenie Polski oczywiście jest darmowy. To jest fajka i oryginalnie wykończona, nasz model 106, ale jest takie coś na Porsche Design, ma 2 ringi przy topie i fajnie wyryflowana inaczej niż standardowo, coś na typ sękacza. Na pewno się będzie dobrze paliło. Jakie słowa do widzów na koniec? Serdecznie pozdrawiam, zapraszam w ogóle do grupy i do palenia fajeczek, bo naprawdę przy chwilę relaksu, jakiś dobry drink. No, oczywiście. Można, jest naprawdę fajnie, miło spędzić czas przy fajeczce i I fajne towarzystwo. Przede wszystkim, co mnie urzekło w naszej przede wszystkim grupie tej. Bo mówimy cały czas dla porządku o grupie Pipe Smokers of Poland. Tak, no i Facebooku. Oczywiście twoich widzom, którzy nawet może nie należą, to serdecznie zapraszam, żeby należeli. Naprawdę jest fajna grupa, nikt nikogo nie obraża, nie zdarzyło się takiej sytuacji i jest po prostu coś wspaniałego. Nawet ludzie, co przychodzą, to komentują i są usatysfakcjonowani tym, tak, jak fajnie można się super rzeczowo na temat dowiedzieć różnych rzeczy, bez jakiegoś tam, za przeproszeniem, znaczy obrażenia. Tak, tak. Więc no i polecam. Cóż, ja też mam dla was oczywiście ostatnie słowa, takie, że wam dziękuję za oglądanie. Ja również dziękuję. Także czekamy na wasze komentarze. Także trzymajcie się. No i na razie. Cześć.